Amiat Miłość szykuje swoich widzów na poważny krok. Okazuje się, że jeden z bohaterów popularnego serialu znika z planu na zawsze. Ten, nie mogąc zmierzyć się z problemami, które czekają go w Polsce, postanawia wyjechać z kraju na dobre. Doprowadzą do tego tragiczne wydarzenia, niejedno już swoim fanom pokazało. O narodzin, przez zdrady, po śmierć, czego mogli, tego już doświadczyli fani serialu. Wciąż jednak producenci starają się urozmaicić akcję i szykują zaskakujące zwroty akcji i nietypowe rozwiązania w serialu. Jednym z takich zakończy się wątek znajomości Michała Ostrowskiego, w tej roli, oraz Joanny Chodakowskiej, w tą wciela się Barbara Kurdej-Szatan. Ostrowski bowiem usilnie stara się podbić serce Joasi, ale koniec końców finał ich znajomości jest dla niego opłakany. Amiat Miłość żegna bohatera. Widzowie Amiat Miłość mieli już niejedną okazję, by zobaczyć, jak Michał Ostrowski próbuje podbić serce Joanny Chodakowskiej. Niestety, dotąd Ostrowskiemu się nie udawało. Wszystkie jego próby spełzały na niczym, a dodatkowo zniechęcały Chodakowską do niego. Do kulminacyjnego momentu dojdzie w odcinku 1430 popularnego serialu. Wówczas mały Wojtuś, syn Joasi, w tej roli Felix Matecki, zapewni Ostrowskiego, że Chodakowska da mu jeszcze szansę. Ta nadarzy się niedługo, ponieważ w domu Joanny zabraknie prądu, odwiedzi wówczas mieszkającego po sąsiedzku Ostrowskiego, by pożyczyć świeczki. Mężczyzna pomoże oświetlić jej dom. Wówczas dojdzie do chwili, na którą czekał bardzo długo, roznegliżowaną Chodakowską zobaczy pod prysznicem. W przypływie emocji zacznie ją całować. Grająca Joanna odwzajemni pocałunek, by zaraz spoliczkować sąsiada. Dalsza część tekstu: pod galerią i filmem Wyjazd za granicę Ostrowski zostanie nie tylko odtrącony, ale także oskarżony przez Chodakowską o napaść seksualną. Ta wyraźnie da tym znak, że nie jest zainteresowana Michałem Ostrowskim. Grany przez Pawła DeLonga bohater po raz ostatni przyjdzie do celu swoich emocjonalnych uniesień, by pożegnać się na dobre. Znajdujący się w tragicznej sytuacji uczuciowej Ostrowski zdecyduje się bowiem na wyjazd za granicę. Celem jego wędrówki, który wyeliminuje postać z panteonu bohaterów Amiat Miłość, będzie. Zobacz także Żga Media, duży sukces firmy, szansa na karierę dla młodych.